Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w drugim odcinku Boss Expansion. Jest dzisiaj ze mną Szaku. Siema, witam. A za nami znajdują się nowe potwory, nowe bossy, które musimy pokonać. Jeden boss ma tylko 3 gwiazdki, jest to małpa i mamy jakieś 2 bossy 4-gwiazdkowe. Ekwipunek mamy jako tako i zobaczymy, czy sobie dzisiaj poradzimy. Stary, czy coś kupujemy, czy coś robimy, czy coś zamieniamy? Mi się wydaje, że nie. Obstałem, że trzeba pójść na pierwszą porażkę. Dzisiaj na pewno się z tym spotkamy. Dobra, postarajmy się pobić tego małpiszona. King Kong się nazywa. Mocno. Aha, no wygląda na King Konga w sumie, jako mapę by mogli dać inną. Okej, okay. Tutaj wybrałem przycisk i teraz bierzemy zadanie i lecymy, moi drodzy państwo. Coś mi się wydaje, że to nie będzie wcale takie proste. Umieram. Czemu? Gdzie ty jesteś? Halo? No nie, gdzieś się zbugowałem. Padnę, no co się dzieje, halo? Zrespiło cię pewnie pode mną, czy coś? Na 100% i się topię jakby pod wodą. No dobra, umrę. Trudno. Ała, 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 zginąłem też? Odwróć się. Zadusiłem się w ścianie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, nie? Dobra. Powtórka, pierwsza porażka już za nami. Pierwszy raz nie wyszło. Let's go. Okej, dobra, stary. Na początku sprawdźmy sobie może itemki, co? Mamy trochę diamentów. Ile masz diamentów? Ja mam diamentów dla ciebie 0. Tak, bo okay. Ostatnio tobie zrobiliśmy stary netherytowy napierśnik. Teraz ja chcę netherytowy napierśnik. Aha, ten sposób. Dobra, a gdzieś tutaj miałem wymianę chyba z chłopem za coś, nie? Zamień. Pięknie. 5 sztuk masz... tylko? Co jest? Dawaj, dobra, je. Ale ja sobie... Coś. Dobra, masz 7, rzucam ci. Jeszcze zobaczę, czy mogę coś zamienić. Złoto też zamieniam, co? Tak, na razie mi się wydaje, że może tylko pamiętaj, żebyś jakich jabłka miał, bo jak nie będziesz miał jabłek, stary, to jest po tobie. Jest nie, dynka. mam 13 apple. Bo tak patrzę statystyki, diamentowy miecz, ostrość 2, daje plus 9 obrażeń przy ataku, a netherytowy miecz daje plus 8, a jest droższy, więc tam kupię netherytowe miecze i one są gorsze, jakim cudem? No właśnie, ciekawostka. No zostawiam tak jak jest, trudno. Ja sobie też tutaj chyba zostawię w skrzynce, bo tu widzę, że jest kresu skrzynka, możemy ją zostawić sobie. Mapa. Rzucam ci netherytowe nogawice, bo zrobiłem. Wow, co? Dziena, się na pewno przydadzą. Mamy też tam ulepszarkę, więc możemy sobie ewentualnie coś ulepszyć pod ostrość. Ile masz diamentów jeszcze, czy już nie masz nic? Czekaj. Nie, no to stary, dopiero 24 diamenty, to jest dużo, że pod pokaż, ostrość. Pokaż, ja może mam, bo ty nie wiesz, co ja tam kryję w sakwie. No nie wiem, nie wiem. Ty nie dobra, to jest przegięcie pały, ja mam 6 diamentów, no nie przesadzaj. No dobra, tak? To co, lecymy? Ta, lecymy, let's go. Gotowy? Let's go. Moi kochani, zostawcie łapkę w górę, bo będziemy walczyli teraz z przeogromnym bossem King Kongiem. Wow! Z kilkoma King Kongami. Ile ich tutaj jest? Halo? Mam nadzieję, ale że to głośny. Tylko ten jeden. Ale głośny. Gorilla. Dobra. O! On kłodą rzuca. To ja te meteoryty walę jak coś, nie? Dobra, ja szybko tarczę biorę do ręki. Dobra, ja będę walił może z tego z Firebola, co? Ej, łuk na niego robi obrażenia. Można w niego strzelać, nie to co okay. Ostatnio z bossem. Także tu mi się wydaje, że na spokojnie możemy go rozdupić z łuku. Ja do niego na razie nie chcę podchodzić. No nie podchodź, bo cię stary potraktuje jako banana. Biegnie do ciebie. Weźcie go banankiem, uciekaj. Patrz, co on robi! Szybko, unik! On jak Kitty! Prawie go ładuje, ale mega mało mu zabieram tych serduszek. Bardzo mało! Dostaje meteorytami? Dostał. Ej, mocno nawet dostaje. Jest taki trochę zbagowany, bym nawet powiedział. Lecę z nim na ostro z tym, z mieczem, stary, na łeb. Dawaj, on na mnie jest tak grzany jednak na ciebie! Wow! Wezwał posiłki, uciekam! Dobra, leję posiłki. Leję posiłki. Dobra, padli, wyłożyli się na plecy. O tak, lecę w niego. Lecą meteoryty, ty dostajesz damage? Dostaję bardzo dużo. Uciekaj! Dobra, mam totem nieśmiertelności w razie W. Dobra, leczę się jabłkiem złotym. Wow, on wali combo, więc trzeba uważać na blisko. Jak nie zrobisz uniku, jest przypał. Stary, on mi zadał pół HP jednym ciosem, nie wiem w jaki sposób. Wow, posiłki, lej posiłki. Dobra, padacie panowie. W ogóle te mobki wyglądają jak z tej bajki Księga Dżungla, był chyba tak. Ej, może to oni? Ej, chłopak, jestem fanem, mogę zdjęcie? Halo? Nie, to raczej nie oni. Chyba nie. Trójkę jednego. Dobra, Firebola ostro lecę z nim, nie? Ej, w trzech na jednego to banda łysego, a nie King Konga, co się dzieje? Chłopaki, dawaj King Kong, honoru. Chcesz na dziurę jeszcze? Walę mu w plecy. Tego też na ryja walę, ostro, z netryta. Ej, stary, czy uważasz, że nie jest cięższy od tego potwora trzygwiazdkowego? Uważam, że jest łatwiejszy nawet. Ja mi się wydaje, że on jest łatwiejszy od Yetiego. Też mi się tak wydaje, no. Dobra, leje go. Nie? Więc wiesz, to jest przypał trochę. Uważaj, meteoryty lecą, moje. Ja pierdziele, jesteś niepoważny. Totem. Dobra. Daj, bo się na mnie nagrzał, patrzy mi się w oczy. Widzę, lecą, meteoryty. Ładnie. I ostatni strzał z meteoryta, uwaga. No,
No niestety, Bustozuku, przykro mi. Nice! Niri, gościu Niri. Dawaj fanty, dawaj fanty. Wszystko fanty z kraju, ale ładnie. Wracamy na respa. Jesteśmy cali i zdrowi, żywi. Przede wszystkim i mam jakąś statuetkę goryla. Nie wiem, co z tymi statuetkami się robi, ale nieważne, mam też te banana na wyposażeniu. Banana wyposażenie i co to robi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze do tego nie doszedłem. Patrz! Zrespiłeś nam małpę? Drugą. Co? Lać go! Nawet nie próbuj. Co? Uwaga! Bum! Meteorit! Ja uważam, że zaczynamy. O super. Kurczę, morski smok teraz przed nami. Raczej wąż. Sea Gallardos. Snake! Gallardos albo Dratini! Okej! Okay, stary, to jest ta bestia, z którą będziemy walczyli. Lewiatan. Ja od razu z Fireballa go walę. Na dziurę. Ja z łuku, ale ładnie dostał. Pyk! Myk! Jak dobra, jest pod wodą, dostaje też z image? Zaraz zobaczymy. Dobra, dostaje z miecza, patrz jak na ostro. Widzę! Ale ostro lecę! O nie, nie! To ja, to ja, niepotrzebnie to zrobiłem! Dobra, ale jesteś impostor. Ja miał łóżko. Ej, małpy zrespie! Tak, zresp małpy, no będzie mocno. Dobra, uwaga, małpa jeden. Małpa stary, dwa. Pod spodem, pod nim. Jestem gorylem. W wodzie. Ale on jakiś taki jest zbugowany, widzisz? Jakiś taki jest ten lewiatan średni boss, co? Jest giga dziwny, ale patrz, ale walę go pod wodą i nic nie robi. Właśnie widzę. Patrz. Dobra, lepiej dla nas. Dawaj go, ale baj. Utonę. Nie padaj, od utonięcia padniesz, to nie wytrzymam. No to już po prostu koniec kariery wojownika, nie? Ja sobie zjem jabłko w razie W. Stary, nic tam nie robi, po dwa serca zadaje tylko. Jakiś kapeć totalny. Jaki knut! Ja pierdziele, dobra, i cyk pod wodę, niczym prawdziwy numerek zawodowiec. Tak jest! Na bezdechu do końca go walimy! Let's go! Ej, to jest naprawdę stary, jakiś kasztan, widzowie, nie? Stary, nie ma się dziwić, że on się laguje, no bo jednak na Minecrafta taki smok, no to jest kurde coś wielkiego, no, stary. No, to jest niezły bosik! No dawaj go! Dawaj, no pust HP już ma! On teraz się przemieszcza, tak. Widzisz? Tak, bo on jest, ma nasranę w zbroję, której nie ma. To prawda. No dawaj! Patrz, na teraz się nie wynurzył, widzisz to? Jest stary, mega zbugowany, stary. Zapomniałem o oddechu. Ja tak samo. Pierdziele. Patrz, on już się zbugował, on net, stary, już nie wychodzi na ten, na zewnątrz. Cyk. Dostaje, dawaj. Tak, normalnie go leje. Pięknie. Będzie najłatwiejszy boss pięciogwiazdkowy. Nie, czterogwiazdkowy, tak? To jest cztero. Tak, cztero. Taki kasztan. Jaki kasztanek. Dobra, jak będzie taki sam ostatni boss, to ja dziękuję. Jest pod nami. Też go bi. Dobra, nie ma co się bać, złote jabłko. Tak jest jabłko. Wow. Przyspieszył trochę. Ej, mega combo. Jest, dostał. Ale wczosnek. Achievement unlock. Dawaj fanty, szaku, wszystko zabierze. Mam to wszystko, dobra, co dostaliśmy? Stary, jest głowa smoka, lewiatan, statuetka. No i elegancko. I jest jakaś umiejętność. Chodź tu, bo będziesz zazdrosny. Co ja mam w ręce? Trójząb pana Posejdona. No to faktycznie jestem zazdrosny, poka go. O, i tylko nim się rzuca. Patrz, ale wraca? Ale lipa. No nie, rzuciłem ci go. Ale fajnie im się macha, nie jest fajna animacja, jak to robisz. O. I od razu go masz z powrotem w ręce. Oba. O tak. Co? Co to było? Patrz, stary! Leci trójząb! Dobra, a na statku nie było efektu! Ja pierdziele, ale piękna rzecz. Goryla? O! I goryl, let's go! Widziałeś jak nalija? Ej, ała, palę się! Jesteś normalny! Tamtego goryla, nie we mnie! Dobra, opuszczamy. Zarąbisty dropik, stary! Nie ma to tamto! Ej, mega fajne. Odkryłem pewien błąd, stary, patrz. Tu była jedna gwiazdka, nie? No. Tu były dwie. Aha. To były trzy i stary King Kong był też trzygwiazdkowy. A nie porobić 4, 5, 6, 7, 8, 9? No powinno, patrz, a tu jest 4 i tu jest 5. To są trzy najlepsze, po prostu takie przekozaki. Dobra, lecimy z czwóreczką. Night Boss, difficult 4 gwiazdki. Brzmi groźnie, aczkolwiek moi drodzy, zobaczymy. Słuchajcie, na tamtych mapach nie było NPC-tów, pamiętasz? Teraz dopiero jest Weapon Sealer. Nie no, były. No to jaki był tam NPC? Ej, na tej poprzedniej nie było, rzeczywiście. No, ja kupuję, tak, Netherite Helmet, Netherite Boots. Ej, skąd masz tyle diamentów? Aaaa, ukradłem.
Okej, okay, skoro ty sobie takie rzeczy kupujesz, to ja sobie też kupuję Netherite hełm i buty tak samo, dziękuję. Helmet. Netherite helmet. No, dokładnie, mam go. Okej, okay, sami. Ile masz diamentów? Ja mam ich 9. Nie mam nic już, wszystko wydałem. Okej, okay, czyli nic się nie podzielisz z przyjacielem. No, zapomniałem o tobie, stary. Zaczynamy bitkę z ostatnim bossem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jeszcze zostawiliście łapki w górę, zróbcie to właśnie teraz, bo potrzebujemy waszej otuchy. O kurde. Co się dzieje? Poskładał się jak z klocków Lego, fajny. Jak stary Optimus Prime, ja się poddaję. Koloseus. Z meteoryta. Nie, nie. Cyk, a to nie z meteoryta, tylko z harpuna. Nie trafiłem z meteorytu, nie wiem o co chodzi. Ty wal z meteoryta, stary. Wale, wale, wale. Tylko że on się rusza strasznie szybko. Dobra, dostanie. Pięknie. Ej, te goryle, teraz goryle mają. Stary, goryle mają sens. Pa, atakuje go. Pa, on robi takie combo. Let's go. Jest mega przerażający, jak w gierce Dark Soul, coś takiego. No. Były takie same bossy. Dobra, dostał ode mnie teraz. Muszę mu pod nogi chyba strzelać, stary. Że to miało sens. Ja rzucam małpy, rzucam małpy. Rzucaj małpy i meteoryty. Dobra, ja nic nie muszę robić, panie kochany, uważaj! Wow, 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 panie, panie! Rzuciłem sobie na małpy. Pazi ma? Ma pazie. Patrz, patrz, patrz. Zresztą idzie, jakiś... idzie, idzie, idzie. I dostaję. Uciekam, uciekam. Ej, te goryle są strasznie wytrzymałe. Ja jestem zdziwiony, że one są takie wytrzymałe. Ej, dobrze, niech se lecą. La, jazda, ale chłopaki. Ale ten mój kilof jest jakiś, znaczy kilof. Harpun jest jakiś taki słaby. Dobra, trzymaj ten meteoryt, ja go nie używam i tak. Ty go cały czas używałeś, niech wróci do ciebie. Dobra. Na blisko dostaję. Wow, wow, proszę nie, proszę nie. Szybko, uciekaj, szybko. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Półtora serca, dobra. Jem jabłka, 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 jabłka. Uważaj, wale meteoryt w niego pierw. Leci? Ja rzucam tamtego. Dostaję, okej. Okay. Teraz staję harpunem. Wszystkie małpy mi zabiłeś, dziękuję. Wow, 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 cyk, kolejna. Uciekaj! Let's go. Co jest? Oj, zrespił swoich pomagierów. Co ty, dobra, gościu? Pomagier leci na hita z harpuna mocy, nie? Nie na hita, tylko moje King Kongi go obiły, bo są najlepsze. Jestem królem małp, gorylem największym. Leci meteoryt. Jestem mega ciekawy, co z tego wypadnie. Pewnie mam ten nadzieję. Jego broń pewnie wypadnie, stary. 100% i będziemy takie kołowrotki robić. Dobra, 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 dawać go, nie, 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 nie na mnie, nie na mnie. Ej, z gorylami, z meteorytami to idzie mega na spokojnie. Na Izuni, ale on odbija meteoryty kręcąc się, stary. Dobrze wiedzieć, czyli z łuku nie ma też co strzelać. Nie ma, nie ma, nie ma sensu. Dobra, dostaję na ryja, teraz bum, dostał. Ładnie. Ale stary, jak on robi wir miecza, to ty podchodzisz? Stary, bo ja się nie boję, mam twardą zbroję chyba, nie? Uważaj, nie, uważaj, 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 cofnij, cofnij, pomagierzy, dobra, pomagierzy. Dostaw mi szaka. Daję pomagierów, daję pomagierów. Dostał. Pomagier leży, jeden, drugi, dziękuję. Ej, mega ciemno jest, zauważyłeś to? On jest cały ciemny. Nie widać go w ogóle. Pan ciemności, ha, ha. Dobra, meteoryty łap, stary. O, uważaj, szaku. Dobra, spokojnie. Tu już jest końcówka. Wjeżdżam w niego. Wjeżdżam i rozjeżdżam, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. Let's go! O, dobrze! Oddawaj swój miecz! Dawaj fonty dla szaczka! Ha, ha. Farel Dodge'a użył i chyba trochę z kraju też. Co my tutaj mamy? Aha. Czyli zabrałeś całą zbroję, bo ja widzę, że mam no... Aha! Nie dość, że zbroję zabrał, to jeszcze miecz! Ty jesteś poważny? Zostaw mnie. Dobra, dam ci go. Fajne. Biorę, to ja ci dam, stary, za to nogawice, proszę bardzo. Oddam ci je, bo masz resztę zbroi jego, nie? Stary, zobacz, jak ja wyglądam teraz. Biały rycerz na białym koniu. Jestem totalnym szefem. Ej, tu masz nogawice, załóż je, bo nie pasuje. Jakiego giermek wyglądam teraz, jego prawa ręka. Dobra, walę ci ciosa, walę ciosa. Dawaj. O? Co? Dwa. Dwa serduszka. A weź ty mnie uderz w mojej zbroi, jak to wygląda. Boże, dałem ci jego broń, a nie harpunem. Nic, zero. Co? Ło, ja pierdzielę, prawie zginąłem, 5 serc. Tak? Ja pierdzielę, 5 serc. To czyli ta zbroja jest lepsza? Tak, o wiele lepsza, 5 serc, stary, traciłem. Dobrze wiedzieć, więc będziemy ją nosili. Stary, przebiegnijmy się, zobaczmy, czy są skrzynki jeszcze. Dobra, a weź na chwilę się zatrzymaj, zatrzymaj się na chwilę. Patrz, 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 co mam, patrz, co mam, patrz, co mam, ej, stój. Dobra, dzięki. Skrzynka, 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 bierzemy wszystko. Nie wiem, jak. Ja jabłuszko tylko potrzebował. I co wy? Jabłka, 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 jabłka. Ale miałeś szczęście, że nie trafiłem, nie? Bo już zamachnąłem się tym harpunem. Znaczy, chyba eksem. Stary, chyba ty miałeś szczęście, bo jak podwinął rękawice, to bym cię od razu wyjął z tej zbroi i bym zrobił z tam porządek, tak? Byłoby króciutko. Przyjacielu, wychodzimy.
cali i zdrowi, jak w poprzednim odcinku. Dokładnie tak, moi kochani. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawcie 5000 łapek, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elu! Elu!